A co jest motorem takich teorii, które ciągle w Polsce funkcjonują, że Jan Kulczyk żyje? Tak, słyszę to ciągle. Naprawdę? Tak. I co? Wiesz co, może to jest tak, że tęsknimy za osobowościami, których jest coraz mniej. Okej. Okay. Tęsknimy za ludźmi, którzy bardzo wnieśli do, bardzo dużo dobrego wnieśli do publicznego życia, kulturalnego życia, biznesowego życia. Może też jest tak, że wszystkim się wydawało, że skoro Jan jest tak bogaty i w zasadzie mógł sobie kupić każdy szpital w Stanach Zjednoczonych, to czemu zmarł tak nieprzewidywalną, dziwną i niepotrzebną śmiercią, okay, że może to było sfingowane.